Mieszkanie dziewczyny pełne było ciężkich, dębowych mebli pokrytych kurzem. Drobinki tej szarej substancji tańczyły w rzadko wietrzonych pokojach wraz z niespokojnym ruchem lokatorki, ubranej w pomiętą spódnicę i białą bluzkę. Niedomknięte szuflady, otwarte komody i szafki nosiły ślady ciągłego użytkowania i jednoczesnego zaniedbania. Tu i ówdzie widać było rozkręcone zegary, bądź to wiszące na ścianie, bądź to stojące na wszelkiej maści meblach. Ich metaliczne sprężyny i czarne wskazówki oblazły kurzem wraz z całym mieszkaniem. Ciche, acz nerwowe kroki dziewczyny na nietrzepanych od dawna dywanach przywodziły na myśl zarówno poddenerwowaną mysz, jak i struchlałego od niemocy ptaka uwięzionego w klatce. Podeszła na chwilę do częściowo zasłoniętego grubą, zieloną kotarą okna i wyjrzała na ulicę. Dorożka z podniesioną budą spokojnie jechała szeroką ulicą, a jej pasażerowie pozdrawiali jakiegoś przechodnia trzymającego pod ramię elegancko ubraną damę. Biała parasolka kobiety kontrastowała z wszechogarniającą drzewa soczystą zielenią. Dziewczyna szybko odsunęła się od okna, zasłoniła kotarę do końca i zapaliła ażurową lampę na okrągłym stole. Delikatnie usiadła na wysłużonym fotelu i zatopiła się w myślach. Ktoś mnie wypatrzył. Ktoś wytropił. Żyję tak odosobniona, tak obca gwarowi świata, a przecież znalazł się ktoś, co mnie śledzi z daleka. Z powodzi trwania wyłonił się fakt w bliskiej ze mną styczności. Ze mną, obłąkaną. Szczególne, szczególne. Ale przeanalizujmy to raz jeszcze. W jednym z pierwszorzędnych dzienników ukazał się pod datą 20 lipca tak zwanego bieżącego roku, mówiąc ich trybem, znamienny artykuł pod tytułem Ewolucja czasu. Autor podpisał się inicjałami SS. Rozprawa pisana cięto, mocno. Punkt widzenia oczywiście realny. Panegiryk dla ludzkiego intelektu i jego wytworów. Artykuł jest wyraźnie skierowany przeciwko mnie, przeciwko moim przekonaniom o tak zwanym czasie. Nieznany autor pisze jakoby obrony czasu, usiłując zbić moje zarzuty, które zdaje się znać doskonale. Ale skąd? Nigdy ani słowa nie zamieniłam z nikim na temat czasu, jego nieistności. Nie wygłosiłam ani jednego odczytu, nie wydałam nawet najmniejszej broszury ni książki. Rozprawy mojej o fałszywym pojmowaniu tak zwanego czasu i jego fikcyjności nie czytał nikt na świecie. O istnieniu podobnej pracy nikt nie wie. Nie może wiedzieć. Dziewczyna bezwiednie spojrzała w stronę drugiego pokoju, gdzie pod ścianą stało pełne różnych notatek biurko. Jej wzrok zatrzymał się na dawno nieotwieranej szufladzie. Owoc jej kilkuletnich rozmyślań spoczywał cicho w czarnej, ceratowej teczce. A jednak ten człowiek na pewno zna treść manuskryptu. Umie go na pamięć, na wylot. I usiłuje zbić mój, jak się wyraża, pogląd. Głupiec. Chyba wyczuł mnie jakimś sposobem. Wyczytał myśli me z oddali. I odpowiedział na nie rezonansem wroga. Dziewczyna energicznie wstała i podeszła do tajnej skrytki. Spojrzała na ciężki mebel i mocno wciągnęła zakurzone powietrze. Nie lubię, by mnie kto podpatrywał, choćby bezwiednie, choćby na odległość. Istnienie tego człowieka jest mi bardzo nie na rękę i postaram się go usunąć za wszelką cenę. W redakcji dziennika odpowiedziano mi, że go nie znają. Rękopis przysłał ktoś pocztą, ktoś mieszkający w miejscu, lecz bez podpisu. Były tylko inicjały SS. Może prawda, a może kłamią. Tajemnica redakcyjna, lecz mi nie ujdzie. Odnajdę go prędzej, później, niezwykły to w mój sposób. Głupi ludzie zdrowi, normalni.
Jakże mi ich żal serdecznie. Dzięki memu obłąkaniu stanęłam na rubieży dwóch światów. Może właśnie dlatego wydaje się innym anormalną, szaloną. Może właśnie dlatego wyzwolona jestem z przesądów mózgu i ciemnego ich intelektu. Cóż to? Przecież wszystkie me zegary rozkręcone. Po chwili do ciemnego mieszkania wszedł ktoś zgoła antyczny, obleczony w ciemną, sięgającą podłogi szatę. O rzymskiej ogolonej twarzy, bez cienia zarostu. Trudno było określić wiek tej przedziwnej postaci, bowiem twarz niespodziewanego gościa nie zdradzała wieku. Przybysz mógł mieć równie dobrze 50, jak i 100 lat. Zdziwiona dziewczyna spojrzała w stronę korytarza, skąd nadchodziło widziadło. Zauważyła, że w prawej ręce trzyma kosę, zaś w lewej klepsydrę, którą od czasu do czasu podnosi w stronę nikłego światła, badając położenie piasku. Znowuż przychodzisz. Która to już z twoich wizyt? 10? 11? Wybacz, nieznajomy, ale straciłam już rachubę. Jeśli masz w zamiarze ponownie wpatrywać się we mnie, kiedy pracuję, to tracisz tak zwany czas. Gość tradycyjnie milczał, wtapiając się w czerń korytarza, po czym zwolna ruszył w stronę salonu. Kostur miarowo uderzał w zmęczone dywany wraz ze zbliżaniem się jego mościa do fotela, gdy dziewczyna z nagła podeszła, zastępując mu drogę. Odłóż kosę. Dźwigasz ją niepotrzebnie. Dziś już nie sprawia należytego wrażenia. Stała się martwym wspomnieniem antycznym. Twarz gościa skrzywiła się w złośliwym grymasie. Jego puste oczy zlustrowały dziewczynę, po czym zbliżył do niej swą twarz na odległość oddechu. Wciągnąwszy suche powietrze w stare płuca, zniecierpliwiony odpowiedział: były to pierwsze słowa, jakie kiedykolwiek wyrzekł do dziewczyny. Tak sądzisz? Ja myślę inaczej. Jestem Tempus. Domyśliłam się. Witaj, Saturnie. Zasiądź, proszę. Młoda gospodyni zręcznym ruchem wskazała przybyszowi miejsce na krześle przy okrągłym stole, sama zaś, odłożywszy kosę jego mościa na bok, usiadła lekko na swoim fotelu. Czemu zawdzięczać mam twoje przybycie? Gość odsłonił w uśmiechu parę bezzębnych dziąseł i spojrzał na chwilę w stronę biurka z cennym dokumentem. W oczy dziewczyny zakradło się zdenerwowanie na ten gest i chcąc oderwać myśli gościa od swojej tajnej skrytki, ponowiła pytanie. Czemu zawdzięczać mam twoje przybycie? Szukasz mnie od pewnego czasu, więc jestem. Ciebie? Nie ma. Jesteś urojeniem. Ucieleśniłem się, jak widzisz. Ludzie zbyt długo mówili o mnie, przeto przybrałem ciało. Wywabiono mnie z niebytu. Możliwe, lecz ten strój trochę za staromodny. Trącisz myszką, mój kochany. No, nie szkodzi, nic nie szkodzi. Zwykła sztywność zakrzepłej alegorii. Zresztą, może ludzkość przeobleczę mię w nowe szaty? Czas nawet po temu najwyższy. Te łachmany już mi się sprzykrzyły. Wyglądają na anachronizm. Haha, widzisz, przyjacielu, mam rację. Po części tak, o ile chodzi o strój. Lecz ty podobno nie uznajesz mego istnienia w ogóle. Oczywiście, jesteś fikcją mózgu. Jeśli zajmuję się kwestią twojego kostiumu, to czynię to tylko z punktu widzenia zdrowych. Przybyłeś podobno ewolucję, ha? Tak przynajmniej czytałam w gazecie. Maska Saturna rozjaśniła się w triumfującym uśmiechu na to zdanie. Postać rozejrzała się po ogólnie panującym rozgardiaszu w salonie, szukając rzeczonej publikacji. Nie natrafiwszy na nic wartego uwagi, skierowała swą woskową fasadę w stronę rozmówczyni.
A, czytałaś więc? Prawda, że pięknie napisane? Tak, tak. Rozwinąłem się. Niestety nie pojmują mnie już dzisiaj en bloc, jak starożytni. Stałem się wartością zmienną, niezależną, którą wiedza usiłuje wprowadzić we wszystkie swe dziedziny. Biedaczysko. Ściągnięto mnie do granic minuty, sekundy. Zaciążyłem nad każdym momentem. Sprecyzjowałem się, wysubtelniałem. O tak, wychudłeś diabelnie. Do wymiarów wskazówki zegara. Nie musisz być tak obcesowa. Zbezcześciłeś świętą tajemnicę trwania. Zmąciłeś cudowną płynność fali, ty pałubo życia. Dziewczyna wstała, chcąc naprzeć na siedzącego vis-a-vis przeciwnika. Lecz gość okazał się już być w progu. Spokojnie spojrzał na nią i zacisnął dłoń na kosturze, który w niewiadomy sposób pojawił się w jego ręce. Jestem silniejszy od ciebie. Za mną jest rzeczywistość. Za mną jest zdrowa, praktyczna większość. A tej jestem niezbędny. Żegnaj. Odnajdziesz mnie w mieście w nieco zmodernizowanej postaci. Dziewczyna podbiegła do korytarza, by powstrzymać wychodzącego, lecz zobaczyła już tylko ciemność kryjącą długie pomieszczenie. Rozejrzała się ostrożnie po mieszkaniu, zastanawiając się, czy czegoś nie przeoczyła. Podbiegła do biurka, chcąc sprawdzić, czy jej rozprawa naukowa nadal tam jest. Z ulgą wypuściła powietrze, widząc, że wszystko znajduje się w stanie nienaruszonym. Szybko jednak się zreflektowała, zauważając, że jednak w domu coś się zmieniło. Coś nowego, niematerialnego jakby zawisło w powietrzu. Coś, czego dawno w tej przestrzeni nie było. Metaliczne dźwięki. Wszystkie zegary, mimo że wcześniej rozkręcone, wydawały z siebie miarowe tykanie. Dziewczyna ze zdziwieniem patrzyła, jak po białych tablicach chronometrów przesuwają się małe, czarne wskazówki. A robiły to bezwzględnie, nie licząc się zupełnie ze zdaniem właścicielki. Bezczelnie, na jej oczach, odliczały tak zwany czas. Odnajdziesz mnie w mieście. Co to miało znaczyć? Czyżby wezwanie do walki? Wypowiedziane głośno pytanie zawisło w zatęchłym powietrzu, na chwilę zagłuszając odgłosy zegarów. Dziewczyna stała nieruchomo, wpatrując się w znienawidzone tarcze rozkręconych chronometrów.